nami firma Janicki, czyli Piotr Janicki. Witam Cię bardzo serdecznie, Piotrze. Witam. Piotrze, powiedz mi, jak znalazłeś się na tym niezwykle prestiżowym wydarzeniu? No z Mariolą znamy się już od lat, tak naprawdę pochodzimy z tego samego miasta, jesteśmy z Legnicy. Tam przeżyliśmy wiele pokazów, razem tworzyliśmy coś w Legnicy, Mariola zaczęła 20 lat temu, ja zacząłem 12 lat temu i ciągle coś swojego robię, dążę do tego, żeby mieć swoją markę. No właśnie, i masz już swoją markę, markę Janicki, która zajmuje się jakimi konkretnie modelami, ubraniami? Przede wszystkim to jest streetwear. W tym, co ja lubię chodzić, chodzi o kulturę, z której się też wywodzę, z hip-hopowej kultury. Mam tam znajomych i razem współpracujemy. Szyję też kolekcje dla raperów polskich, dla dwóch firm jak na razie. No i szyję właśnie to, w czym lubię chodzić, ale też szyję damskie, tak? Tak wiadomo, wygodne rzeczy, w których możemy się otulić, w których jest wygodnie. I to są rzeczy na ulicę. I przede wszystkim jest kolorystyka. Czarny. Czarna, czyli w sam raz dla każdego, bo czarny generalnie wygląda świetnie na wszystkich. A powiedz mi, bo zawsze mnie to ciekawiło, jesteś projektantem, czy również sam malujesz, projektujesz swoje ubiory, czy ktoś ci w tym pomaga? Nie, ja skończyłem szkołę projektowania odzieży, jestem z wykształcenia stylistą, projektantem odzieży, szyję sam ubrania, sam projektuję, robię wykroje, robię też na druki sam, wszystko sam projektuję. Na jakie materiały stawiasz w swoich kolekcjach? Przede wszystkim dzianiny, bawełna, tak? I to polska bawełna, nie jakaś ściągana, żebyśmy mieli atesty. Ja jestem na tym punkcie uczulony, że wszystko musi być bezpieczne dla nas. Kto Cię inspiruje lub co Cię inspiruje, a być może masz jakiegoś swojego modowego guru? Modowy guru? Trochę nie pasuje do streetwearu, ale to jest oczywiście Lagerfeld. Uwielbiam jego kolekcję, a tak naprawdę inspiracja to jest ulica, muzyka, wszystko to, co nas otacza, tak? To jest najważniejsze życie, nasze życie. Czy ciężko jest się wybić na rynku mody? Oczywiście, w Polsce jest chyba najwięcej projektantów w Unii Europejskiej. Co chwilę słyszymy projektant. Wiadomo, można mówić o tym, że nie wiem, jest nas dużo i ciężko jest naprawdę się przebić. Musimy walczyć, chodzić na pokazy, pokazywać to. No i też wiadomo, ludzie są nastawieni na to, że kupują w sieciówkach, tak? Sieciówki to zabijają rynek. Wiadomo, chodzi o ceny. My musimy mieć wyższe ceny, przez to też, że to jest... My nie sprzedajemy samego ubrania, sprzedajemy siebie, sprzedajemy swoje emocje i to nie jest zwykłe ubranie, tak? Ja robię pojedyncze egzemplarze najczęściej, które nie powtarzają się, bo też robię recykling, robię torby, plecaki, bluzy z banerów reklamowych. I czyli tak naprawdę ciężko na tym rynku jest, bo jest tego masa. Ciężko na rynku, ale słyszę właśnie, że również bardzo dbasz o ekologię. No tak, to przez moją dziewczynę, która jest wegetarianką, kupujemy wszystko eko, bio, no i to jest nasze zdrowie. Jaka jest dewiza waszej firmy? Dewiza naszej firmy, być sobą. A gdzie widzisz siebie za 5 lat? Gdzie widzę siebie za 5 lat? Ach, ciężkie pytanie. Dążę do tego, żeby mieć swój butik, mój cel to jest moja firma, która tak naprawdę jest na tym rynku, tak? Która się utrzyma. Chciałbym się utrzymać i robić to, co lubię. To w takim razie życzymy Ci tego z całego serca. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.